Drodzy czytelnicy Głosu Karmelu, słuchacze naszych podcastów na glos.karmelu.pl. Już 26 stycznia zaczynamy nasz intensywny czas w Wadowicach. 3 dni skupienia dedykowane komunikacji z Bogiem. 3 dni skupienia, które poprowadzą 2 osoby ściśle związane z czasopismem. Ojciec Jakub Przybylski i ojciec Damian Sochacki. Co się będzie działo w trakcie tych 3 dni? Będziemy rozmawiali o więzi, o przyjaźni, o tym, co łączy człowieka z Bogiem, jak może łączyć i co w tej przyjaźni może pomóc. No i co jest tym wyjątkowym czasem utrzymywania tej przyjaźni. Oczywiście w naszej karmelitańskiej tradycji to modlitwa wewnętrzna. W trakcie tych dni skupienia, oprócz tego, że będzie czas na praktykę modlitwy wewnętrznej, odbędą się 3 duże rozmowy między Jakubem i Damianem. Czego będzie dotyczyła pierwsza rozmowa? Będziemy próbowali wspólnie odkrywać to, co służy tej relacji z Bogiem, przyjaźni z Bogiem. To, co możemy zrobić w ciągu całego naszego dnia, by przygotować się do tego spotkania z Nim, bardzo intensywnego. I za też radą świętej Teresy pójdziemy w 3 kierunkach. Pierwsze to pokora, która jest prawdą. Po drugie wyrzeczenie, czyli konkretna decyzja zostawienia tego wszystkiego, co nie służy tej relacji, co nie służy spotkaniu z Bogiem, przyjaźni z Nim. I po trzecie miłość bliźniego, bo też jak sama Teresa mówi, to najlepszy sprawdzian naszej miłości do Boga. Czyli 3 filary modlitwy wewnętrznej, o których również będziecie mogli w trakcie tych dni skupienia przeczytać w przygotowanej lekturze z Drogi Doskonałości świętej Teresy od Jezusa. 2. rozmowa będzie dotyczyła tego, co się dzieje w wnętrzu człowieka, który przygotowuje się, czy który rozpoczyna modlitwę wewnętrzną. Najpierw to wiara. Wierzę w Ciebie, Jezu, że jesteś obok mnie, wierzę, że jesteś dobry i chcesz dla mnie dobra. Po drugie, nadzieja. Pamiętam, że mną się opiekowałeś, pamiętam, że wyrządziłeś mi dobro i pamiętam również, że gorąco mnie kochasz. I po trzecie, miłość, ta najsłodsza, że kocham Cię, że potrzebuję Twojej miłości i że chcę, żeby ta Twoja miłość przelała się również na ludzi, pomiędzy którymi funkcjonuję i żyję. Zatem zewnętrzne i wewnętrzne warunki spotkania z Jezusem, podtrzymania tej wyjątkowej przyjaźni, która potem skutkuje w naszym życiu, która rozpromienia to życie, sprawia, że ono nie tylko ma sens, ale jest szczęśliwe, tak po prostu radosne. Jeszcze raz zapraszamy Was. 26 stycznia zaczynamy w Wadowicach nasze dni skupienia. Wszystkie informacje na stronie gloskarmelu.pl lub też na stronie domu rekolekcyjnego w Wadowicach. Do usłyszenia i do zobaczenia w Wadowicach. Szczęść Boże! Szczęść Boże!